Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj towarzyszy mi Lila i przychodzę do Was z otwieraniem Mister Boxa ze sklepu Glambella. Jeśli jesteście ciekawi, czyj to sklep, to jest sklep oczywiście Glam Pauli i linka dostaniecie na dole w opisie. I co? Otwieramy nożyczki. Powiem Wam jeszcze, że ja zamówiłam go za 30 zł, bo właśnie za tyle Glam Paula ma w sklepie swoim Mister Boxy. Zaraz zobaczymy, co jest w środeczku. Jestem bardzo ciekawa. Powiem Wam, że to jest fajna alternatywa, bo 30 zł to nie jest tak dużo. Zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. O, już widzę coś fajnego. Mamy zdjęcie Glam Pauli z podpisem. I to jest prawdziwe zdjęcie wydrukowane. Wiecie, to, nie, to jest takie na takiej kartce właśnie, co są zdjęcia, a nie na takiej zwykłej karteczce, więc super. Mamy do tego naklejkę. O, kurczę, ale fajne. Patrzcie, super fajna kosmetyczka wakacyjna. Naprawdę, z ekstra. Zobaczcie, jak fajnie wykonana w ogóle, taka dość spora nawet. No na wakacje będzie świetna. Tutaj mamy coś takiego, że możemy to przyczepić i może to być jako torebka. Powiem Wam, że jestem tak bardzo zadowolona, że jeśli bym zamówiła za 30 zł tego Mister Boxa i byłoby tylko to, to już bym była mega szczęśliwa. Jest śliczna, więc pierwsza rzecz na plus. W ogóle jak to fajnie jest zapakowane, zobaczcie. Są tutaj takie mięciutkie pianeczki kolorowe. Wygląda to uroczo. Kolejną rzeczą są takie maski z flamingami w kwiatuszki. Myślę, że idealne na urodziny Wiki, które się zbliżają, we wrześniu będą. Albo na wieczór panieński. Co myślicie? Naprawdę są urocze. Kolejną rzeczą... Ale super! Tego się nie spodziewałam. Słuchajcie, jest to ring do telefonu. I nie wiem, jak to jest możliwe, ale normalnie mam gęstą skórkę. Wiecie co? Ja to ostatnio chciałam zamówić. To chyba będzie najfajniejsza paczka, jaką ja w ogóle tutaj otworzę. Ale cudo! Bryloczek, ale śliczny jest. Z jednorożcem. Słuchajcie, jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy zamówić sobie tego Mister Boxa, to serdecznie Wam polecam. Patrzcie na to, to jest czad. Jak wyglądam? Taka opaseczka z pomponikami. Mega słodka. Jak wyglądam? Chyba uroczo, co? Ostatnia rzecz tutaj. Balon. Balon ananas. Również przyda mi się na urodziny Wiktorii. Super. Za chwilę Wam to wszystko razem pokażę, jak to wyglądało. Ale zapakowane było świetnie. Więc teraz podsumowując, mamy balona, ananaska, zdjęcie z podpisem, naklejkę, wszystko zapakowane oczywiście w super taką piankę. Do tego najpiękniejsza rzecz, jaką ostatnio widziałam, czyli opaskę, ring do telefonu, breloczek, kosmetyczka. Wszystkie cuda, zapłaciłam jedyne 30 zł, więc naprawdę mało. I szczerze Wam powiem, że nie spodziewałam się takich piękności za taką niewielką sumę. Dodatkowo mam tutaj jeszcze piękny plecaczek, taki worek, również ze sklepu Glambella. I myślę, że to będzie super alternatywa, jeśli będziemy jechać nad wodę albo gdzieś tak wyjść z Wiki. Nie będę musiała mieć torebki na ramieniu, tylko właśnie taki plecaczek, więc jestem bardzo zadowolona i bardzo dziękuję. Jest piękny. Widzicie, pudełeczko jest już puste. Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Widzimy się już niebawem. Pa, pa!